Jedną z najbardziej niesamowitych cech układu nerwowego człowieka jest to, że neurony potrafią tworzyć między sobą tak skomplikowane i tak liczne połączenia. Przykład tego masz tutaj na rysunku, który dla ciebie wkleiłam. Ale jak właściwie neurony ze sobą rozmawiają? Jak przekazują sobie nawzajem informacje? Tego właśnie dowiesz się w dzisiejszym filmie. Z poprzednich filmów pamiętasz może, że we wnętrzu neuronu, tutaj symbolicznie narysujemy sobie jego błonę, o zakreskowuję to teraz dla Ciebie. Tu jest zewnętrzna strona komórki, a tu jest wnętrze neuronu. Pamiętasz może z poprzedniego filmu, że wewnątrz neuronu mamy ujemny potencjał około minus -70 mV zazwyczaj w stosunku do tego, co panuje na zewnątrz komórki. Przypomnę ci też, że wewnątrz komórki zdecydowanie więcej jest jonów K+, zaznaczymy sobie może jej innym kolorem, a na zewnątrz komórki zdecydowanie więcej jest jonów na+, plus. dzieje się tak między innymi dzięki temu, że jony K+, są znacznie łatwiej przepuszczane przez błonę komórkową i dzięki działaniu pompy sodowo-potasowej, o której rozmawialiśmy również w poprzednich filmach. Mówię o tym teraz bardzo skrótowo, jeżeli chciałbyś sobie przypomnieć ten treść albo po prostu ją poznać, Wróć właśnie do poprzednich filmów. Dzisiaj będziemy rozmawiać o tym, jak dochodzi do tego, że komórka zostaje wytrącona z tego stanu równowagi, w którym potencjał w jej wnętrzu to jest minus, około minus 70 mV. W różnych neuronach to bywa różnie. Może to nawet być minus 40 mV w niektórych neuronach, ale w zdecydowanej większości ta wartość jest właśnie mniej więcej taka. Więc jak dochodzi do tego, że ten potencjał zostaje zmieniony? na potencjał dodatni i dzięki temu, w jaki sposób neuron wysyła sygnał do kolejnej komórki nerwowej. Bo to, co powinieneś pamiętać po dzisiejszym filmie, to to, że potencjał czynnościowy, o którym cały czas będziemy rozmawiać, to jest nic innego jak impuls elektryczny. To są właściwie synonimy: potencjał czynnościowy, czy też impuls nerwowy, często tak się je właśnie nazywa. I właśnie za pomocą takich impulsów, które nie są niczym innym jak zwykłym przepływem prądu, neurony komunikują się ze sobą. Przypomnę Ci, że jeżeli chodzi o jony NA, to one mają bardzo dużo, mówiąc w cudzysłowie, motywację do tego, żeby chcieć wniknąć do środka neuronu. Dlaczego tak jest? Z dwóch powodów. Po pierwsze, dlatego, że jest ich tam bardzo mało i dlatego, zgodnie z prawami dyfuzji, dobrze by dla nich było, gdyby wnikały do środka komórki, gdzie jest ich mniej i w ten sposób wyrównywały swoje stężenia. Mówimy, że Zgodnie z gradientem stężeń jony Na, będą wnikały do wnętrza komórki, ale nie mają na to szansy, dlatego że nie ma po prostu odpowiednich kanałów, przez które mogłyby przepływać zbyt wiele. Drugim powodem jest to, że we wnętrzu komórki jest znacznie bardziej ujemnie niż tutaj w przestrzeni zewnątrzkomórkowej. A jony Na, są dodatnie. Pamiętasz z poprzednich filmów, że ładunki o przeciwnym znaku powinny chcieć do siebie dążyć, podczas kiedy ładunki o tym samym znaku będą się odpychały. I potencjał czynnościowy, to jest najważniejsza rzecz, którą chciałabym, żebyś zapamiętał, jest nagłym i bardzo gwałtownym napływem jonów Na+, do środka neuronu. To powoduje kaskadę wydarzeń, o których będziemy rozmawiali za chwilę. Teraz zastanówmy się nad tym, jak to w ogóle jest możliwe, żeby jony e Na, plus nagle i całą kaskadą, bo to się dzieje bardzo raptownie, znalazły się wewnątrz naszego neuronu, dokąd jak już wiemy, mają super dużą motywację, żeby dążyć. Dzieje się tak dlatego, że oprócz kanałów biernych, przez które mogą przepływać jony, i o których rozmawialiśmy poprzednio, istnieją także kanały, o których mówi się, że są bramkowane napięciem. Kanały bramkowane napięciem, one rysujemy sobie tutaj taki kanał. To są oczywiście kompleksy białkowe. Tutaj wyobraźmy sobie, że jest pusta przestrzeń, przez którą są w stanie przepływać jony e Na. Plus. Ale te kanały są bardzo sprytne, dlatego że przez większość czasu one pozostają zamknięte. Kiedy neuron jest w tym swoim stanie spoczynku, powiedzmy minus 70 mV, to te kanały są zamknięte. Kiedy zostanie wytrącony z tej równowagi. Jak do tego dochodzi, to porozmawiamy o tym w przyszłości. Ale kiedy dojdzie do tego, że potencjał we wnętrzu komórki będzie odrobinę bardziej dodatni, powiedzmy na poziomie minus 55 mV, to jest taka wartość progowa dla bardzo wielu neuronów, która jeżeli zostanie przekroczona, to właśnie wygenerowany zostanie potencjał czynnościowy. Wtedy dochodzi do tego, że te sprytne kanały, o których mówimy, że są bramkowane napięciem, może to napiszmy. Kanał dla jonów Na+, bramkowany napięciem. Bramkowany napięciem. Więc ten kanał dla jonów ena+, który jest bramkowany napięciem, możemy sobie to tak wyobrazić, że ma wbudowany w siebie taki molekularny woltomierz. Kiedy nagle potencjał wewnątrz komórki staje się trochę bardziej dodatny, przekracza właśnie ten próg około minus 55 miliwoltów, to wtedy nagle ten kanał otwiera się. Takich kanałów oczywiście w błonie neuronu jest bardzo, bardzo dużo. I to działa lawinowo. Dlatego, że wtedy, kiedy ten jeden kanał się otworzy i wpłynie do środka więcej jonów Na+, narysujemy to sobie symbolicznie w ten sposób, to, to otwiera kolejne kanały dokładnie takiego samego rodzaju. Co ciekawe, bramkowane napięciem kanały dla jonów sodu mają bardzo interesujący mechanizm zabezpieczający, kiedy potencjał staje się w komórce coraz wyższy, dodatni, dochodzi do nawet 40 mV, to w tym momencie uruchamia się kolejny interesujący molekularny mechanizm. Te kanały mają taką zatyczkę, narysujemy ją sobie jako taką bombkę na sznureczku. To oczywiście wygląda trochę inaczej, ale mniej więcej w ten sposób. W każdym razie, kiedy potencjał staje się znacznie bardziej dodatni, wtedy ten kanał jest taką zatyczką zamykany. I mimo, że jest otwarty, pozostaje w takim otwartym stanie, to ja, żaden więcej jon e Na, plus nie jest w stanie przez niego przepłynąć, dlatego że jest po prostu zatkany. No więc mamy już mechanizm, który zahamowuje nagły napływ jonów e Na, plus do środka neuronu. Ale to jeszcze nie koniec historii, dlatego że oprócz tych kanałów mamy drugie kanały, również bramkowane napięciem, dla jonów K, plus, dla jonów potasu. I to właśnie dzięki nim. Potencjał jest w środku komórki z powrotem sprowadzony do minus 70 mV, a tak naprawdę nawet trochę niżej, a potem dopiero wyrównywany do tych minus 70 mV. I bardzo podobnie jak jony sodu, tak i jony potasu przedzierają się przez błonę komórkową. Oprócz tego, że jest bardzo dużo kanałów biernych dla jonów potasu, już o tym rozmawialiśmy, właśnie przez. Kanały, które są bramkowane napięciem. Sytuacja jest tutaj bardzo podobna. Co ciekawe, jony K, przedostają się przez kanały bramkowane napięciem, które reagują mniej więcej na podobne wartości potencjału w komórce, ale mają inną dynamikę, czyli po prostu są wolniejsze. Otwierają się wolniej w odpowiedzi na, na to, że w komórce robi się bardziej pozytywny potencjał. Co to oznacza? To oznacza, że. Wtedy, kiedy jeszcze ten kanał nie zdąży zareagować i nie mamy do czynienia z nagłym wypływem jonów K, na zewnątrz, bo może powinniśmy dodać, że tak jak jony Na, chciały do środka, tak i one K, będą dożyły na zewnątrz. Dlaczego? Z dwóch powodów. Po pierwsze, dlaczego? dlatego że tutaj na zewnątrz komórki jest ich dużo więcej, dużo mniej. Niż wewnątrz, więc będą one chciały tutaj uciekać, dlatego że tutaj jest pełno, pełno, pełno tych jonów K. A drugi powód jest taki, że na zewnątrz po tym, co tutaj się zadziało z jonami e Na, plus, będzie znacznie bardziej ujemnie, a jony K. Tak, jak jony Na, są dodatnie, więc będą one się chciały po prostu z komórki wydostawać i ich motywacja będzie podwójna. No ale dlaczego to się tak dzieje, że dopiero po jakimś czasie reagują? Dlatego, że taka jest dynamika ich działania i to powoduje, że jony Na, zdążą napłynąć do środka, to jest krok pierwszy, potem zatka się ta zatyczka i zostanie zatrzymany napływ jonów. Na plus do środka i mniej więcej w tym samym czasie dojdzie do sytuacji, w której otwarte zostaną kanały bramkowane napięciem dla jonów K+ i jony K+ będą wypływały na zewnątrz komórki również w bardzo dynamiczny sposób. I to doprowadzi do tego, że z powrotem będzie spadał w dół potencjał w komórce i spadnie nawet do niższej wartości niż ta, którą nasz neuron Miał na wejściu. To jest bardzo istotne. Nazywa się to hiperpolaryzacją neuronu, czyli jeszcze większą polaryzacją niż była. Komórka spolaryzowana na początku to jest o tyle ważny mechanizm, że on zapobiega rozprzestrzenianiu się impulsu nerwowego w niewłaściwą stronę i powoduje taki stan, w którym neuron jest niepobudliwy. To znaczy, że nawet gdyby dotarła do niego z zewnątrz jakaś informacja normalnie wywołująca potencjał czynnościowy, to do tego wywołania potencjału czynnościowego by nie doszło, dlatego że właśnie jest on w etapie refrakcji i jest hiperspolaryzowany. No i gdybyśmy teraz wyobrazili sobie taką sytuację, w której nie byłoby tych kanałów bramkowanych napięciem, a mielibyśmy sytuację, gdyby mimo wszystko do komórki napłynęły nagle jony sodu, to co by się stało? Wyobraźmy sobie, że to jest jakiś wypustek neuronalny, to co teraz rysuje to jest błona neuronu. Faktycznie, gdyby tak się stało, że tutaj nagle napłynęłoby trochę jonów Na+, i ładunek stałby się trochę bardziej dodatni, to ten impuls byłby propagowany, czyli rozprzestrzeniałby się w środku tego fragmentu komórki nerwowej. Działoby się tak dlatego, że ten napływ jonów Na, czyli bardziej dodatnich jonów, powodowałby, że odpychałyby one od siebie inne jony, które również są dodatnie, bo jak pamiętamy, odpychają się od siebie cząsteczki, które mają te same ładunki, ale z czasem tak. Propagowany, czyli przekazywany sygnał słabłby. Tak się nie dzieje, dlatego że, i przyjrzymy się temu szczegółowo w następnym filmie, mamy otoczkę mielinową, między którą w miejscach nazywanych przez, na, przez nas przewężeniami albo węzłami ranwiera, właśnie znajdują się te kanały bramkowane napięciem. Narysujemy to sobie o symbolicznie jednego koloru i drugiego, to znaczy i te dla Na, i te dla K. O, one właśnie tutaj znajdują się w tych węzłach. I to doprowadza do takiego wzmocnienia naszego potencjału czynnościowego, doprowadza do tego, że jest on dalej wzmocniony i ma, mówiąc w cudzysłowie, siłę lecieć dalej przez nasz wypustek neuronalny. A dzięki temu, że mamy naturalnie wbudowane w neuron, procesy, które go kończą, to znaczy to, że się zatyka kanał najony sodu i to, że się otwiera nagle kanał najony potasu, doprowadzają do tego, że po takim po wygenerowaniu, czyli po wytworzeniu potencjału czynnościowego, neuron może wrócić do swojego stanu spoczynku i być w stanie wygenerować następny potencjał czynnościowy, to jest bardzo ważne, dlatego że taki potencjał czynnościowy powodowany napływem jonów sodu nie trwa długo, to jest mniej więcej 1 tysięczna sekundy, może odrobinę dłużej, a niektóre komórki nerwowe bardzo często generują takie potencjały czynnościowe nawet od 10 do 100 na jedną sekundę. Tak więc muszą bardzo być w stanie szybko się przygotować na to, żeby następny potencjał czynnościowy być w stanie wygenerować. Są także takie neurony, które potencjałów czynnościowych nie generują tak często. Nawet zdarza się, że występują komórki nerwowe, które mogą więcej niż minutę przetrwać, to znaczy normalnie funkcjonować bez przekazania potencjału czynnościowego. Ale większość z nich jest przystosowana do tego, żeby właśnie potencjały czynnościowe generować bardzo szybko jeden po drugim. To, co jeszcze powinieneś pamiętać i to, co podkreślimy także w następnym filmie, to to, że potencjał czynnościowy generowany jest na zasadzie wszystko, Albo nic. Jak komórka przekracza ten próg, powiedzmy minus 55 mv to już nie ma odwrotu. To już dochodzi do tego nap nagłego napływu jonów sodu i już musi zostać wygenerowany potencjał czynnościowy. Nie może być tak, że będzie albo mniejszy, albo większy, jego kształt, któremu zaraz się przyjrzymy, wygląda zazwyczaj bardzo, bardzo podobnie. Potencjały czynnościowe są w stosunku do siebie bliźniacze. Albo jest potencjał czynnościowy, albo potencjału czynnościowego nie ma. To nie zmiana wielkości czy kształtu potencjału czynnościowego powoduje, że jest bardziej intensywna lub mniej intensywna wymiana informacji pomiędzy dwoma neuronami, ale ich częstotliwość, czemu przyjrzymy się również w niedalekiej przyszłości. No ale teraz popatrzmy i powtórzmy sobie jeszcze raz to, co wiemy o potencjale czynnościowym. Tutaj masz bardzo prosty wykres. Na którym na osi pionowej widzisz potencjał błonowy, czyli ten potencjał, o którym rozmawiamy cały czas. Różnice po prostu w ładunku pomiędzy tym, co jest na zewnątrz, a wewnątrz komórki. Tutaj znajduje się, aha, a na drugiej osi mamy odłożony czas. To znaczy zobaczymy, jak to przebiega wszystko w czasie. No więc od początku zaczynając. W momencie, kiedy z neuronem nic się nie dzieje, ma on potencjał mniej więcej minus 70 Miliwoltów I w pewnym momencie dzieje się coś takiego, że przychodzi jakiś bodziec, i jest jakiś powód, dla którego neuron jest pobudzany i dochodzi do przekroczenia tak zwanego progu pobudliwości. Mówiliśmy o tym, że jest to mniej więcej minus 50. Minus 55 mv dla większości neuronów. Jeżeli ten próg nie zostanie przekroczony, i to jest właśnie ta zasada: wszystko albo nic, to potencjał czynnościowy nie zostanie wygenerowany. Ale jeżeli ten moment zostanie przekroczony, czyli ta wartość potencjału, to nie ma już odwrotu i potencjał czynnościowy zostanie wygenerowany. Pierwszy jego etap to ta nagła i bardzo gwałtowna sytuacja, w której jony Na, napływają do wnętrza komórki z powodu lawinowego otwierania się kanałów, które są bramkowane napięciem właśnie dla jonów Na+. I to nazywamy etapem depolaryzacji błony. Depolaryzacja, czyli to, że potencjał błonowy rośnie, staje się w komórce coraz bardziej dodatnio, aż dochodzi do momentu, kiedy przy jakichś plus 40 mV ten potencjał zaczyna spadać. Dzieje się tak z dwóch powodów. Po pierwsze zostały już zatkane zatkane kanały dla jonów Na+, tą taką zatyczką, którą widzieliśmy i nie ma dalszego napływu jonów sodu do wnętrza komórki, a po drugie otwierają się wolniejsze w swojej dynamice kanały dla jonów K+. I jony K zaczynają opuszczać komórkę równie lawinowo, jak wcześniej robiły to jony Na+. I jeszcze dodatkowo pomagają im w tym właśnie kanały, które są bierne, a o których mówiliśmy na wcześniejszych filmach. I ten proces nazywamy repolaryzacją błony. Repolaryzacją, ponieważ błona wraca do tego samego etapu, na jakim była wcześniej, czyli jej potencjał staje się ujemny. Widzimy tutaj etap hiperpolaryzacji. To jest ten odcinek, w którym mówiliśmy, że neuron nie będzie pobudliwy, nawet jeżeli przypłynie jakaś informacja, która normalnie spowodowałaby Spowodowałaby wygenerowanie potencjału czynnościowego, to jest ten okres refrakcji, a potem z czasem wraca nasz potencjał do swojej wartości spoczynkowej, która znajduje się w większości neuronów przy minus 70 mV. Czyli mamy sytuację, która pobudza neuron. Jeżeli jest przekroczony próg pobudliwości, to szybciusieńko dochodzi do depolaryzacji błony, czyli Nagłego napływu jonów Na do środka, potem dzięki mechanizmom molekularnym, które są wbudowane w kanały, które są bramkowane napięciem dla jonów Na i K, dochodzi do równie gwałtownej repolaryzacji błony, potem mamy krótki okres. Hiperpolaryzacji, kiedy neuron jest niepobudliwy, a potem wszystko wraca do normy i komórka nerwowa jest gotowa do tego, żeby generować kolejny potencjał czynnościowy. Jak widzisz tutaj na osi czasu, zwr zwrócę na to Twoją uwagę, to wszystko zachodzi bardzo szybko. Zobacz. Odtąd dotąd no to jest mniej więcej 2 sekundy. Wygenerowanie samego potencjału, który dochodzi do wartości plus 40 mV, to jest mniej więcej 1 milisekunda, a po 2 milisekundach to jest już z głowy, już z powrotem mamy hiperspolaryzowany neuron, a po 5 milisekundach od początku, od momentu się, pojawienia się naszego bodźcu, bodźca, to nawet po 4, już mamy sytuację, kiedy neuron gotowy jest generować kolejny impuls czyli wystarczą mniej więcej 4 milisekundy czasem nawet mniej czyli 4 tysięczne części sekundy do tego, żeby taki impuls został przez neuron przekazany na koniec chciałam Ci powiedzieć że istnieją takie trucizny które są w stanie zablokować działanie bramkowanych napięciem jonów sodu czyli tych, które rysowaliśmy sobie o, w taki sposób i tutaj miały tę taką bombkę, zatyczkę dla jonów Na+. Zjedzenie takiej toksyny jest śmiertelne i to śmiertelne bardzo szybko, dlatego że jeżeli nie ma możliwości przekazania sygnału od neuronu do neuronu, to właściwie wszystkie czynności życiowe ustają. Takie trucizny produkowane są między innymi przez ryby, na przykład ryba fubu, to jest rodzina Rozdymkowatych, i one właśnie potrafią produkować takie toksyny. Nie wszystkie z nich. Ryba Fubu jest znana z tego, że jest przysmakiem kuchni azjatyckiej, ale jest również bardzo niebezpieczna, jeżeli się nieprawidłowo przygotuje, dlatego że zawiera. Tetradotoksynę, która właśnie blokuje bramkowane napięciem kanały dla jonów sodu i to jest śmiertelne. Ginie się przez uduszenie, dlatego że nawet do oddychania, co może w pierwszej chwili nie przychodzi nam do głowy, absolutnie niezbędne jest przekaźnictwo impulsów między neuronami. Tak więc jedzenie tetradotoksyny w odpowiednim stężeniu powoduje szybką, ale bardzo bolesną śmierć. Do usłyszenia następnym razem.